Trudno powiedzieć, czy legionowianie lubią czasem przesadzić, ale sadzić uwielbiają z całą pewnością. Potwierdzili to w minioną sobotę, tłumnie odwiedzając piknik ekologiczny na terenie zarządzanego przez spółkę KZP Legionowo targowiska Mój Rynek. Impreza stanowiła kolejny element prowadzonej przez ratusz akcji pod nazwą Dogęszczamy Zielenią. Jak to się dzieje w mieście od dwóch dekad, na mieszkańców czekały tam rozdawane za darmo sadzonki drzew, krzewów i kwiatów. Kładziemy duży nacisk właśnie na drzewa. Jest ich, w sumie zakupiliśmy około 5000 sztuk drzew. Część z nich została już przekazana wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielni, także szkołom, przedszkolom i wszystkim instytucjom, które się zgłosiły. Natomiast dzisiaj jest rozdawanie tych roślin mieszkańcom. Mam nadzieję, że wszystkie te 5000 drzew, około 2500 krzewów i 3000 kwiatów znajdzie swoich właścicieli nowych. Tak jak w ubiegłych latach, z dystrybucją wartych 25 tysięcy złotych roślin nie było żadnego problemu. O ile jednak sadzonki drzew dostawało się za zwyczajowe dziękuję, do otrzymania krzewów lub kwiatów potrzebna była specjalna, twarda waluta. W tym roku jest troszeczkę inny wymiar tej akcji. Oczywiście też są wydawane za darmo, teoretycznie, ale mieszkańcy mają podarować miastu swoje plastiki, a mianowicie nakrętki bądź też baterie. Tutaj weszliśmy we współpracę ze Stowarzyszeniem Wolontariat, które zbiera właśnie, zbiera zarówno nakrętki, jak i baterie, ponieważ oni je wymieniają i te rzeczy tak naprawdę mają swoje drugie życie. A zamienione na leki czy sprzęt do rehabilitacji drugie życie pozwalają też dać innym ludziom. Pomysł okazał się trafiony, bo młodzież oraz dorośli członkowie wolontariatu Legionowo musieli zwijać się jak w ukropie. Przy czym wiele działo się w sobotę nie tylko na pełnej roślin scenie. Dzięki obecności wielu partnerów przedsięwzięcia piknik rozgościł się na całym moim rynku. W strefach aktywnej i ekologicznej odbywały się warsztaty, konkursy oraz przeglądy rowerowe. Działały też stoiska ze zdrową żywnością, a także punkt informacyjny dotyczący prawidłowej segregacji odpadów. Zaprosiliśmy w tym roku do udziału w pikniku ekologicznym te instytucje i te przedsiębiorstwa, które są poniekąd związane właśnie z ekologią. Stąd też właśnie między innymi czy udział PWK, czy też Nadleśnictwa Jabłonna. Są też jeszcze stowarzyszenia z terenu Legionowa. Mieszkańcy mogą skorzystać również z takich stanowisk, gdzie można pomalować torby, dowiedzieć się czegoś więcej o ekologii, ale w sposób taki niecodzienny, z zabawą. Są to przede wszystkim jakieś tam stoiska, które są kierowane dla dzieci i młodzieży. Dzięki temu przez kilka godzin targowisko Mój Rynek po raz kolejny tętniło ożywionym, zielonym życiem, co obecny na miejscu prezydent Legionowa razem ze swoimi ludźmi wręczającym mieszkańcom roślinne dary przyjął oczywiście z radością. Chcę wszystkim podziękować tym firmom, które wymieniłem, czyli Nadleśnictwo, PWK, za to, że się włączyli. My ze swojej strony też na terenach szkół, przedszkoli i tych partnerów, którzy się do nas zgłosili, czyli Centrum Szkolenia Policji, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, będziemy docelowo chcieli posadzić 50 tysięcy drzew, czyli tyle. Każdy będzie miał nowe drzewo na terenie miasta Legionowo. Zapraszamy, jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś wolne miejsca do tego, żebyście się w tą akcję włączyli. Na dzisiejszym pikniku ekologicznym będziemy rozdawać zainteresowanym mieszkańcom sadzonki drzew. To są typowe drzewa polskie, które występują na terenie Legionowa, więc jakby dbamy o tą naturalną florę Legionowa. Buki, dęby, brzozy, sosny, lipy. Są to gatunki długowieczne, gatunki, które będą dość dobrze adaptowały się do przyszłych zmian klimatu. Oczywiście o te drzewa trzeba zadbać, szczególnie przez pierwsze kilka lat, czyli posadzić je w żyznej ziemi, no i przez jakiś czas podlewać, prawda? Nie przelewać, ale podlewać. Wiadomo, że lata mogą być suche, może być kilka tygodni bez opadów, więc być może niektóre sadzonki się nie przyjmą, ale warto próbować. Warto tym bardziej, że wzbogacając się co roku o tysiące drzew, Legionowo zyskuje nie tylko na atrakcyjności. Tak czy inaczej, efekty proekologicznych działań ratusza, także dzięki wsparciu ze strony mieszkańców, da się zauważyć w wielu częściach miasta. My widzimy szczególnie
to na terenie przedszkoli, szkół, innych instytucji. No my sami też jako Urząd Miasta, Referat Ochrony Środowiska też sadzimy bardzo dużo drzew na terenach zieleni, także sądzę, że no ta akcja, może nie tyle akcja, ale w ogóle całoroczne i ciągłe działania, że przynoszą efekty. Dzięki temu w perspektywie kilkudziesięciu lat Legionowo będzie miastem bardziej zielonym i chłodniejszym, tak? Bo sadzenie drzew to jest nie tylko w celu upiększenia Legionowa, ale też w celu ochłodzenia w miesiącach letnich temperatur. Partnerami sobotniego pikniku na moim rynku były spółki KZB Legionowo i PWK Legionowo, Nadleśnictwo Jabłonna, a także Miejski Ośrodek Kultury i Straż Miejska w Legionowie. W organizacji imprezy pomogły też Centrum Projektów Europejskich oraz Stowarzyszenia Działamy Lokalnie i Wolontariat Legionowo.